Wczoraj popełniłem mały błąd i zamiast odcinka Teardown opublikowałem przez przypadek odcinek Tapsa, który miał się pojawić dzisiaj, dlatego usunąłem zarówno go z kanału, usunąłem go zarówno z dysku i nagrywam jeszcze raz ten odcinek, chociaż będzie troszkę inny, od razu mówię. Także witajcie w kolejnym odcinku Total Accurate Battle Simulator. Ja standardowo jestem Flotar i to już pewnie wiecie. Nie wiecie tego, że stworzyłem 3 jednostki zombie na dzisiejszy odcinek. Mamy zombie Flotara, po prostu on powinien się nazywać zombie. Mamy tank zombie, który jest wyposażony w 2 tarcze i mamy super zombie, który jest super i będzie się u nim walczył o super. I jeszcze zanim przejdziemy do tego filmu, chciałem wam pokazać, jak w łatwy sposób można sobie zrobić, jak można sobie zrobić ubranie, jeżeli ktoś by miał z tym problem, albo na przykład kolor skóry. Bierzecie, wpisujecie szkielet, dokładnie ten szkielet i wystarczy, że na przykład przemalujemy go na kolor zielony, to zobaczcie, jak ładnie pokrywa po prostu, pokrywa całe ciało to ubranko. I tak samo możemy zrobić z głową i zobaczcie, mamy pięknego zombiaka. Jeżeli ktoś by chciał sobie też coś takiego zrobić, to będzie mógł to śmiało sobie też powtórzyć, czy też skopiować ode mnie. Patrzcie, piękny zombie, oczywiście oczy też musimy podmienić, bo oczy są troszeczkę inne, ale tak mówię, na samym początku wam to pokażę, bo wiem, że wiele osób miało problem po prostu z tym, jak można zrobić ładnie skórę w Tapsie, albo bardziej przemalować kolor skóry. I pójdźmy sobie na mapkę Bridge, ponieważ tutaj na tym moście rozpęta się bitwa o kod Flotar na G2. Tak naprawdę nie ma takiego kodu, bo kody z G2 zostały usunięte, ale promocje nadal są. Jeżeli czegoś szukacie, na pewno tam dostaniecie. Link jest standardowo w opisie. Weźmiemy sobie, stworzymy taką armię zombie i pewnie, jak się mogliście przyjrzeć, zauważyliście, że mam bardzo dużo różnych jednostek. Te jednostki dostałem od widza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Chciał, żebym sprawdził to na odcinku. Ja tam potestowałem sobie te jednostki, niektóre mi się podobają, inne mniej mi się podobają, ale będziemy po prostu sobie je dzisiaj sprawdzali właśnie w tym filmie i zobaczymy, zobaczymy, czy zmienię na przykład zdanie o niektórych jednostkach, bo na przykład, czekajcie, która mi się podoba, Gordon Freeman, to był naprawdę dobry gościu, ale na przykład bazooka, jakby taki wygląd, nie wiem, nie pasuje mi do takiego gościa z bazooką. Wygląda, jakby po prostu urywał się ze średniowieczna i miał bazookę. I tak było z wieloma jednostkami i między innymi zombie, których tutaj nie zobaczycie, ale jeżeli sobie cofniecie film, to tam gdzieś mogliście zauważyć awatary zombie, które wyglądały jak zwykli ludzie ubrani w zielone kaptury. Więc mówię, nie, zrobię swoje zombiaki i pokażę wam te swoje zombie. Chwila, możemy w sumie więcej tych zombiaków zrobić, mamy za 10 tysięcy i będę chciał po prostu sprawdzić, jaka armia powstrzyma całą tą armię zombiaków i co możemy zrobić, żeby się czemuś takiemu przeciwstawić. I mamy na przykład tutaj, zobaczcie, gościa z kuszą. Mamy White Wizarda. W sumie wiecie co? Jeden czarodziej. Gandalf biały kontra armia zombie. To musi być dobre. Albo nie będzie dobre. Zaraz zobaczymy. Oj, większość tych zombiaszków spada. I właśnie, te wszystkie zombie, które tutaj widzicie, one mają jedną umiejętność i nie powiedziałem o tym. One mają tą umiejętność wampira, wysysanie krwi. Nie ma niestety takiej bezpośrednio umiejętności wampira, więc musieliśmy improwizować. Oj. Biedny czarodziej. No niestety nie udało mu się tego ataku powstrzymać. Mamy na przykład Dark Kickera. To jest jakaś właśnie postać inspirowana, powiedzmy, właśnie, czekajcie, jak się nazywa, Mroczny Chłop i tak dalej, i tak dalej. W ogóle była aktualizacja Stalingrada, czyli tego moda do Tapsa. Polecam go sobie wgrać, nawet jeżeli nie korzystacie z tych jednostek, to dostaniecie więcej przedmiotów, żeby tworzyć własne jednostki, bo oczywiście wszystkie przedmioty są importowane do oficjalnego edytora jednostek, którego oficjalna premiera będzie już niedługo. Od czasu bety twórcy zaktualizowali build chyba 16 razy, czyli było 16 takich pomniejszych albo większych aktualizacji, które właśnie mogły coś tam zmienić, na pewno coś tam zmieniły, bo przecież ma być więcej rzeczy jeszcze do zrobienia, no i Mroczny Chłop wiadomo, nie? Wiadomo, jak on działa na zwykłe zombiaczki. To jest ten Mroczny Chłop z Stalingrada, przez co ma na przykład inną fryzurę, według mnie mniejszą, ale to już pokazywałem parę odcinków temu, więc może przejdźmy do tych jednostek, na przykład z Bastion. Okej. Okay. Dobra, Bastion był fajny, już go sobie przypominam. On ma kuszę. To wygląda jak taka większa kusza, ale tak naprawdę to jest pocisk balisty. Więc zobaczmy, jak ten pocisk będzie wyglądał. No właśnie. Czekajcie. Te zombie się zatrzymały. O, te pociski? Może jeszcze jeden pocisk? Nie da się. Te zombie właśnie mają być takie szybkie, mają mieć mało obrażeń, chyba są nawet troszeczkę mniejsze. Według mnie naprawdę fajnie się to prezentuje. Teraz weźmy żołnierzy brytyjskich.
ustawmy ich tutaj na całym moście i zobaczymy, czy uda im się olepszyć te zombiaki. No to co, możemy przejść i chwila, dlaczego ja nie patrzę na to z bliska, na tą piękną bitwę w 14 FPS-ach. Na pewno chcecie to zobaczyć, nie, a w takich wypadkach należy po prostu na chwilę chociaż spowolnić, żeby większość tych jednostek, które już nie żyją, spadły i przez to odciążą troszeczkę komputer. I coś miałem jeszcze powiedzieć. Aha, łapę w górę zostawcie, jeżeli podobają wam się moje zombie i czekam. Chciałbym, żebyście napisali, jak można usprawnić frakcję zombie. Co można jeszcze dodać? Właśnie. Przecież wy nawet nie wiecie, co robią tamte poprzednie zombiaki, dlatego za chwilę wam to pokażę. No, ale chodzi o to, że mam 3 różne zombie i tak się zastanawiałem, kurde, co jeszcze mogę tutaj dać o tej frakcji, także jeżeli macie jakieś fajne pomysły, co można tam, jak i urozmaicić, to śmiało piszcie w komentarzach. I mamy tego, was też mogę skasować. Mamy tank zombie i chcę zobaczyć, czy ten tank zombie, tylko wiecie co, możemy sobie zmienić mapę. Dzisiaj będziemy oczywiście walczyli na mapie symulacyjnej głównie, ale chciałbym, o, to jest chyba ta mapa? Tak, powiedzmy, że to jest ta mapa, chociaż chyba szukałem troszkę innej. Mapa została odnaleziona i zobaczcie, taką armię zombie będziemy musieli pokonać. Na początku mamy zombie tanków, którzy mają oczywiście 2 tarcze i chcę zobaczyć, czy będą mogli odbić pociski na przykład tych policjantów. Chyba jednostka policjanta to jest taka, którą bym sobie zaimportował właśnie do mojej frakcji zombie, bo przecież mimo tego, że to będzie frakcja zombie, będzie można też zrobić stronę przeciwną. Mamy tutaj paru kuszników, mamy gości z miniganami i oj, czekajcie, jemu się ręce trzęsą. Widzicie to? Czekajcie, o, on wie. On wie, że to będzie bardzo, bardzo trudna bitwa. Tutaj mamy zwykłe zombie i na samym końcu mamy te super zombie. Także czas zobaczyć pierwszą walkę tych 2 frakcji. Odbijałem pociski. Okej, minigany. Przesuwałem na pewno te zombiaki do tyłu. Tak, ej, i rzeczywiście to działa jak tank. Kurde, jestem naprawdę z siebie zadowolony, bo no wiadomo, zrobienie tych jednostek nie zajęło mi, nie wiadomo ile czasu, co to było, widzieliście ten minigun? Halo panie miniganie, co pan tutaj zrobił? No zostaliśmy totalnie zmiażdżeni, ale już wiem, co będziemy robili przez resztę odcinka. Będziemy szukali sposobu, aby powstrzymać właśnie tych tarczowników. Mamy oczywiście jakieś takie totalnie OP jednostki, ale wolałbym ich nie używać. Nie, naprawdę oni przyjmują te wszystkie pociski na tarczę. Nic nie możemy im zrobić. Znaczy, prawie nie możemy nic im zrobić, chociaż... Chociaż nie, jednak nie możemy. Jednak zostaję przy tym, co powiedziałem jako pierwsze. Oj, co wy robicie? Super zombie nie potrafią się wspiąć na to wzgórze. No ciekawe, bardzo ciekawe, bo super zombie nie był jeszcze testowany w walce, więc pierwszy, wiecie, pierwsza jego bitwa i już mi coś mi nie pasuje, ale spokojnie, w razie czego będę mógł sobie to zedytować w wolnej chwili, ale mówię, na razie to są, dzisiaj to są testy, ok? Testy frakcji zombie i właśnie, pytanie do was, która rzecz wam się bardziej podoba? Taka gładka skóra, która jest na tym zombiaku, czy to jest ubranie mumii, które po prostu przemalowałem, bo też chciałem zobaczyć, jak to się będzie zachowywało jakby w praktyce i chciałem jakoś urozmaicić wygląd tych zombiaków, żeby wszystkie nie wyglądały dokładnie tak samo, więc możecie napisać, która wersja wam się podoba, ta z strojem mumii, w sumie o tutaj ładnie to widać, czy taka gładka skóra, czy tam ubranie, oj co jest, oj, co tu się wyprawia, strzelajcie, no tak, każdy oddał po jednym strzale. No i teraz musicie umrzeć najprawdopodobniej. Chociaż zobaczcie, że kurde, co to jest za jednostka? Nawet nie mam pojęcia, co ja postawiłem, więc nie wiem, jak gościa nazwać. O, i super zombie ma super puncha. I chyba uda się? Pop. Oż ty, ja to widziałem. Ja to widziałem, to jest zdrajca. On swoim muszkietem zrzucił tego gościa. Jaki szmaciarz najgorszy. Kurde, nie, jeżeli nie widzieliście tego, cofnijcie sobie film. Cofnijcie sobie, bo to, co on odwalił, to było naprawdę bardzo przykre. I wygraliśmy. Wygraliśmy tą bitwę, w ogóle nie planowałem tego wygrywać. Znaczy nie, planowałem to wygrać, ale się tego nie spodziewałem. O, to jest odpowiedni dobór słów. I jak ty w ogóle strzelasz? Ej, gdzie ty? Aha, ty już salwę w niebo, tak? Oddajesz, że o, wygraliśmy, super, pokonaliśmy wszystkie zombie i...
ten zombie. No właśnie, on nie potrafi wstać. A, ja wiem, dlaczego nie potrafi wstać, bo ja mu dałem wagę 1000 i może jak one się przewrócą, no to są tak ciężkie, że raczej już nie wstaną. Chyba o coś takiego tutaj chodzi. Pokażę wam jeszcze jedną fajną jednostkę. Zeus Neo. I tak na początku mówię, kurde, Zeus Neo, co to ma być, nie? Ma minigana, wygląda dziwnie, to można tyle powiedzieć, ale okazuje się, że Zeus Neo ma jedną ciekawą zdolność. Potrafi strzelać z miniganem i potrafi strzelać miniganem właśnie ze swoich piorunów, więc no taką jednostkę po prostu musiałem mieć. Oj, Zeus, aha, przestał strzelać. Biedny Zeusik. Wysysają z siebie krew. W sumie zachowują się jak prawdziwe zombie, nie? Te stworki, które stworzyłem. Thor Neo. Chyba Thora Neo nie sprawdzałem. Czy to jest zwykły Thor? Ma na pewno ten sam atak, czyli dokładnie. Pojawia się teraz piorun. O, to ładnie było pokazane. Bardzo ładnie było pokazane. No ale poza tym wydaje się, że to jest zwykły, najprostszy Thor, tylko ze zmienioną teksturką. Wiecie, no może też ma mieć tam na przykład zwiększone obrażenia albo coś takiego. Chcę zobaczyć, jak snajper będzie się zachowywał. Czy uda mu się przebić... A, nie udało mu się przebić tarczy. Widzicie, ja byłem przekonany, że snajper, tak jak to była jednostka z frakcji neonowej w Alfie, kurde, nie pamiętam jak on się nazywał, neon coś tam, to on potrafił przebić każdą tarczę, więc myślałem, że będzie tutaj bardzo podobnie, ale okazuje się, że niestety nie. A co to jest? O, to jest jakiś ninja z fajną maską, to trzeba przyznać. Francuski żołnierz? Nie, AK-47, dobra. Weźmy paru gości z kałachami. Co to jest? Czemu ta rękawica? To jest chyba rękawica tego, jak on się nazywa? Barbarzyńcy? Nie, gladiatora. Nie pasuje mi do niego. Nie wiem, czy to tak miało być, czy nie. Ale mówię, no, często jest tak z tymi jednostkami, że niektórym się bardzo podobają, inne mi się tak w ogóle nie podobają. W niektórych mi podoba się wygląd, w drugich ten wygląd wygląda jakby był robiony tak w 3 minuty, że wiesz, wszystko zrobiłeś w tej jednostce i tak, kurde, potrzebuję jakiegoś ubrania, a wezmę to. Więc jest na pewno wiele rzeczy do poprawy w tym właśnie modzie, czy też w tej paczce jednostek od Wiza, ale wiecie, to jest tak, że w moich jednostkach też jakby mnie wgrał i teraz je zobaczył, to też wiele mi się po prostu nie podoba, ale już niech tak będą, bo to pokazuje progres, jaki zaliczyłem od pierwszej jednostki do ostatniej i właśnie wyciąłem moje jednostki na czas tego filmu, żeby mi się po prostu nie myliły i żebym przypadkiem ich nie użył, bo chciałem na ten film tylko i wyłącznie tych używać. Co to jest? O, no tak, to tego potrzebowałem na tą bitwę i... Ty, położył się! Ej, To tak miało być, że on się położył, czy on się przywrócił? On został zmiażdżony. Kamerze wsta na kanapkę. No, i... Właśnie, można zobaczyć, co się teraz wydarzyło. Ale chcę zobaczyć jeszcze raz, czy wszyscy się położą. Czy to był jakiś błąd? Tak, wszyscy się kładą. Ale fajny motyw. Czyli to zależy od broni, jak będą się zachowywali. O kurde, nie, no bo raczej nie ma zdolności. Masz się położyć i strzelać. No, bardzo, bardzo, bardzo fajne. Co my tutaj mamy jeszcze? Jakieś ostatnia Cupidyn Neo. To jest zwykły Cupidyn, tylko że zamiast swojego łuku ma ciężki karabin maszynowy i też się położył. O! Kurde. Nie, Cupidynie, no właśnie, spadłeś. Ale strzela wieloma strzałami i te zombie później się same nawzajem atakują. Chakram, Angel. Chciałbym jeszcze jakąś OP jednostkę sprawdzić. Dream, marzenie. Okej, okay. Wygląda dziwnie? Tyle mogę powiedzieć, wygląda dziwnie. Taki też właśnie robiony w 5 minut. Jeff the Killer, o, dobra, idźcie. Razem walczcie, o, w sumie nie wiem o co. O chwałę. Nie, no tych zombiaków to jest perfekcyjne ustawienie, okej? Okay? To jest perfekcyjne ustawienie, z którym nic nie można zrobić i w żaden sposób nie można tego wygrać, chyba że postawisz dużo tych muszkieterów. To wtedy tak, owszem, to wtedy jest to do wygrania. Mamy też Notcha. Gdzieś tu powinien być Steve, z tego co pamiętam. Fighting Steve, to na pewno. I powinna być gdzieś Alex, ale niestety jej... O, mamy Alex. Dobra, także mamy całą frakcję Minecraftową. Raczej frakcji Minecraftowej nie będę robił, chyba że pojawi się importowanie modeli.
a za niedługo ma to zostać wprowadzone. W tym sensie powstaje Unit Creator Plus, który będzie łączył rzeczy ze zwykłego Unit Creatora i tego z modami. Więc dla nas to będzie lepiej, bo wszystko po pierwsze będzie działało bezpośrednio z gry, po drugie będzie na przykład możliwość importowania modeli. Ja sobie chciałbym zrobić takiego ludzika Stabsa z diamentowym mieczem. Tak po prostu, żeby zobaczyć, czy uda mi się coś takiego zrobić, ale mówię, to pewnie w jakiejś niedalekiej przyszłości. Najpierw musi ten oficjalny edytor jednostek wyjść i dopiero wtedy będzie można kombinować. Nie, na pewno Super Zombie musi zostać zmieniony. Jednak jego waga jest zbyt duża i on się przewraca i po prostu później nie może wstać. No właśnie, tak jak widzicie na załączonym obrazku, chociaż nie, wstał. I Notch kontra zombie. Halo, Notch, walcz do końca. O! Zrzucił przeciwnika w przepaść. Okej, okay, nawet chyba go nie dotknął. Także słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Czekam na wasze komentarze, jak można urozmaicić i jakieś pomysły na fajne jednostki do frakcji zombie. I co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!